Albert Maria Forster, pupil i przewładny namiestnik Hitlera. O jego dzieciństwie wiemy niewiele, ponieważ ani sam go nie wspominał, ani też nie pozwolił o nim pisać innym. Wiadomo, że urodził się 26 lipca 1902 roku w Fürth, w północnej Bawarii. Gdy przyszedł na świat, otaczały go mury więzienia, ponieważ jego ojciec był tam dyrektorem administracyjnym i zajmował służbowe mieszkanie na terenie więzienia. Wychował się w rodzinie katolickiej. Sam określił się jako wierzący. Edukacja Forestera nie była drogą łatwą, a wręcz można powiedzieć, że szło mu jak po grudzie. Po drugą i piątą klasę musiał powtarzać, co oczywiście zacierał w notatkach biograficznych. Koniec końców zdał maturę, która jednak nie uprawniała do podjęcia studiów. Wobec tego podjął pracę jako kasjer w banku. W 1923 roku po raz pierwszy spotkał w Monachium młodych narodowych socjalistów. Miał wtedy 21 lat, a kilka miesięcy później spotkał ich w Norymberdze. Zafascynowali go tak bardzo, że jeszcze w tym samym roku wstąpił do SA, której komórka powstała w Fürth, a już po 4 tygodniach jako NSDAP liczyła około 80 członków, a sam Forster uczestniczył w tworzeniu tam oddziału SS. W sierpniu 1924 roku na jej czele staje Forster. Jego fascynacja Hitlerem w krótkim czasie na tyle urosła, że widział go jedynym przywódcą narodu niemieckiego. Fragmenty z przemówień Adolfa wplatał we własne. Z powodu swojej partyjnej działalności został zwolniony z pracy. To jednak nie ostudziło jego zapędów i był na utrzymaniu rodziców. Wręcz klepał biedę. Jego gorliwość nie mogła zostać niezauważona przez Juliusa Streichera, jednego z niewielu, z którym Adolf był na ty. Streicher był typowym psychopatą, człowiekiem nienawidzącym Żydów. To dzięki niemu Forster poznał w Monachium Hitlera, wkrótce po tym, jak ten opuścił więzienie. Jako najmłodszy terenowy szef NSDAP dniami i nocami objeżdżał niemieckie miasta, agitując na rzecz partii. Przez długi czas pracował za darmo, ale Streicher, widząc potencjał w Forsterze, polecił przekazywanie mu dochodu z zebrań, na których będzie on przemawiał. Führer cenił sobie u Forstera te cechy, które u innych go odrażniły, na przykład elokwencję połączoną z gestami triumfalnej ufności, a przede wszystkim całkowite wyrzeczenie się samodzielnego myślenia i oceniania oraz arogancję i kłótliwość. Jego fanatyczna lojalność i bezgraniczne uwielbienie spowodowały, że stał się on pupilkiem Hitlera. I jak mówiono, był jedynym, który mógł Führerowi przeszkadzać podczas kąpieli. W październiku 1930 roku Hermann Göring zaproponował Forstera na stanowisko gauleitera w wolnym mieście Gdańsk, w którym 90% mieszkańców stanowili Niemcy. Hitler zaaprobował tę kandydaturę już 24 października 1930 roku. Forster stał się gauleiterem w Gdańsku. Od razu zaczął agitację, ponieważ zbliżały się wybory do Senatu Gdańska. Poszło całkiem nieźle, bo NSDAP stało się drugą siłą w gdańskim parlamencie. Forster chciał czegoś więcej i gdy tylko w styczniu 1933 roku Führer został kanclerzem Rzeszy, Albert tak nasilił swoje działania, że zmusił parlament do samorozwiązania oraz rozpisania nowych wyborów, w których to NSDAP zdobyła samodzielne rządy w Gdańsku. W tym czasie rozpoczęto budowę w Orlu na Wyspie Sobieszewskiej Forsterówki, willi Forstera, przy której później postawiono baraki, w których gromadził on zrabowane dzieła sztuki oraz kosztowności. To właśnie w willi powstał na przykład plan utworzenia obozu koncentracyjnego w Stutthof. Planowano eksterminację Żydów i polskiej ludności z wolnego miasta Gdańsk. I prawdopodobnie dopinano atak na Westerplatte. Za sprawą Forestera zmieniono też prawo. Głównie toczyło się to Żydów, ale też i Polaków, oraz ustanowiono rozporządzenie o ochronie czci i krwi niemieckiej. W tym też roku Forster wziął ślub z Gertrudą Dietz, a świadkami na ślubie był nie kto inny jak sam Hitler oraz jego osobisty sekretarz Rudolf Hess. W noc z 9 na 10 listopada 1938 roku na terenie całych Niemiec oraz wolnego miasta Gdańska doszło do pogromu Żydów zwaną Nocą Kryształową. Jedni twierdzą, że nazwa wzięła się od tego, że bojówkarze tłukli szyby i żyrandole żydowskich mieszkań i sklepów. Zaś inni, że po podpaleniu mieszkań oraz sklepów szyby i żyrandole same pękały od gorączki, wydając dźwięk tłuczonego kryształu. Następnego dnia Forster wysłał do Berlina telegram, że pozbywa się Żydów sprawniej i lepiej niż ktokolwiek. 2 maja 1939 roku władze nazistowskie rozpoczęły rozbiórkę Wielkiej Synagogi.
Od marca 1939 do sierpnia 1940 Żydzi, których tylko było stać, wyjeżdżali do Londynu, USA, Palestyny, Ameryki Południowej, a nawet Afryki. W październiku 1941 roku Himmler zakazał wypuszczania Żydów z terenów kontrolowanych przez III Rzeszę. Około 500 Żydów pozostałych w Gdańsku trafiło do obozów Sztutów, gdzie zostali zamordowani. Jeszcze na długo przed rozpoczęciem II wojny światowej Forster pisał do Hitlera, jakie kroki uważa za stosowne do podjęcia względem narodu polskiego z chwilą rozpoczęcia działań wojennych. Co bardzo istotne, Hitler przystał na pomysł Forstera z wyjątkiem jednego – eksterminacji narodu polskiego i żydowskiego. Skoro już Hitler zgodził się na stworzenie obozu pracy przymusowej, trzeba pamiętać, że obóz pracy przymusowej nie jest tym samym co eksterminacja bądź obozy koncentracyjne. To Gauleiter zaczął inwigilować ludność nie tylko Gdańska, ale całego Pomorza. Zaczęto sporządzać listy Polaków, których się obawiano, na przykład urzędników, nauczycieli, duchowieństwa oraz aktywnych patriotów. Zbrodniczy plan stopniowo nabierał kształtów. Wytyczono miejsce obozu i prowizorycznie przygotowano, a na miejsce egzekucji wybrano lasy np. Piaśnickie, Szpęgawskie. Forster afiszował się tak bardzo relacją z Hitlerem, że często w swoich zarządzeniach powoływał się na wodza, nawet jeśli ten nie miał o niczym pojęcia. 23 sierpnia 1939 roku, gdy w zasadzie w wolnym mieście Gdańsk rządził Forster, a wszystkie najważniejsze stanowisko objęli towarzysze walki, Forster został mianowany przez Senat na zwierzchnika wolnego miasta Gdańsk. Zaraz po ataku na Westerplatte można powiedzieć, że Albert oddał Gdańsk do dyspozycji Hitlera i zaczął wdrażać swoje plany od akcji Inteligencja. W połączeniu z germanizacją i niszczeniem polskiej kultury, a także deportacją Polaków i Żydów do generalnego gubernatorstwa. Hitler nie dość, że już w październiku mianował Forstera namiestnikiem Rzeszy, to dodatkowo zapewnił mu parasol bezpieczeństwa. Sztandarowym dziełem Forstera był obóz w Sztutow, ale o nim opowiemy innym razem. Jedyne co trzeba nadmienić dziś to fakt, że zginęło tam około 65 tysięcy ofiar, a prawie tyle samo zostało zamordowanych w jego okręgu w czasie II wojny światowej. Na miejsce masowych mordów wybrano lasy Piaśnickie. Szacuje się, że zamordowano tam około 14 tysięcy osób, a żeby ukryć mordy na masowych grobach posadzono drzewa i krzewy. 4 lata później, gdy zbliżał się front wschodni, do Piaśnicy przywieziono komando nazwane w niepowstąpienie z obozów Sztutow i kazano im odkopać zwłoki, a później spalić. Po 6 tygodniach, kiedy zakończyli oni swoją pracę, podzielili los tych, których zwłoki wydobywali z ziemi. Sam Forster z obawy przed Armią Czerwoną już w marcu 1945 uciekł przez Hel do Hamburga statkiem, na który jednak nie udało mu się zabrać dobytku z grabieży, ponieważ nie zgodzili się na to oficerowie odpowiedzialni za ewakuację. Co stało się ze skarbami, wiedział tylko Forster, ale tego nikomu nie wyjawił. Po zakończeniu wojny w niespełna 2 miesiące został schwytany przez aliantów i wydany Polsce na mocy listu gończego. Zasadne było postawienie go przed Najwyższym Trybunałem Narodowym pod zarzutami, m.in. za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Warszawski sąd uznał, że takie postępowanie powinno toczyć się w Gdańsku, jako miejscu popełnienia zbrodni. Forstera przewieziono do aresztu śledczego w Gdańsku. Osadzony został w celi blisko dyżurki w pawilonie centralnym. Można powiedzieć, że był więźniem specjalnym. Jego cela była sprawdzana częściej niż inne, jak również w porze nocnej, był pod stałym nadzorem funkcjonariuszy i całą noc paliło się światło. Pilnowano, by nikt nie dokonał na nim samosądu, ani by on sam nie popełnił samobójstwa bądź samouszkodzenia z uwagi na przewidzianą karę za jego wojenne działania. On sam stale próbował zjednać sobie funkcjonariuszy. Sprawdzał ich stosunek do jego osoby, na przykład poprzez wyciąganie dłoni na przywitanie, do czasu, aż jeden z nich nie kopnął go w wyciągniętą dłoń. Od tego czasu robił to bardzo ostrożnie i gdy tylko funkcjonariusz podnosił nogę, cofał rękę. Z relacji więziennej pielęgniarki wiadomo, że Forster był traktowany inaczej niż pozostali więźniowie. Miał przywileje takie jak na przykład na spacery wychodził sam 2 razy dziennie po pół godziny, a dodatkowo miał do dyspozycji krzesło, gdyby się zmęczył, żeby mógł usiąść. Mógł użytkować 2 pomieszczenia, prawdopodobnie były to 2 sąsiadujące ze sobą cele. W jednej miał biurko i papier, na którym pisał, w drugiej spał. Pielęgniarka twierdzi, że miał on też przydzielonego ordynansa, prawdopodobnie więźnia pochodzenia niemieckiego, który czyścił mu buty, czyścił ubranie i mył po nim naczynia. 2 razy w tygodniu dostawał też paczki z jedzeniem z zagranicy od rodzeństwa. Paczki były poddawane kontroli, czy nie jest w nich coś przemycane. Z listów do żony można wywnioskować, że już za życia czuł się jak martwy. Co jakiś czas puszczały mu też nerwy, czego dowodem są ukarania w aktach osobowych.
za na przykład wybicie szyby, nielegalne kontakty podczas spacerów czy używanie złośliwych słów. Gazety dostawał polskie, o co zresztą sam prosił, ponieważ chciał się nauczyć języka polskiego, o czym też pisał do żony. Do swoich mecenasów również pisał łamaną polszczyzną. Wielokrotnie był przesłuchiwany na terenie aresztu śledczego i w siedzibie NKWD w Gdańsku. Przesłuchania miały charakter oficjalny i nieoficjalny. Wielokrotnie Forrester próbował ratować swoją skórę, twierdząc, że może zeznawać, jakby to dziś określić, jako świadek koronny, ponieważ zna wszystkie tajemnice byłej partii nazistowskiej oraz zna działalność jej agentów. W końcu nadszedł czas procesu. W siedzibie dzisiejszej Opery Bałtyckiej w dniach 5-29 kwietnia 1948 roku przed Najwyższym Trybunałem Narodowym stanął człowiek, który niszczył i mordował nie tylko Polaków w Gdańsku, ale też na całym Pomorzu. Tłumy gdańszczan okupowały gmach, a ci, którzy nie dostali się do środka, słuchali rozprawy przez wywieszone na zewnątrz megafony. Podczas całego procesu Forrester utrzymywał, że wykonywał tylko rozkazy i obiecywał złote góry, m.in. że odbuduje z własnych funduszy zniszczenia wojenne w Gdańsku. I jak wcześniej mówił, że jest skory do współpracy z władzami polskimi i radzieckimi. Wyrok mógł zapaść tylko jeden. Kara śmierci przez powieszenie. I tak też się stało. Wydawać by się mogło, że wykonanie wyroku nastąpi w krótkim czasie. Jednak z niejasnych przyczyn wykonanie odwlekano w czasie. Sam Forrester wykorzystał ten czas na pisanie odwołań, prośby o prawo łaski do prezydenta oraz o stawiennictwo do samego papieża. Wyrok utrzymano w mocy. Dopiero gdy Radio Wolna Europa w jednej ze swoich audycji skierowało pytanie do władz w Polsce, kiedy wreszcie zostanie wykonany wyrok, komuniści zaczęli szybko działać. W czerwcu 1951 roku został zabrany z aresztu w Gdańsku. Dokąd? Nie do końca wiadomo, ponieważ pojawia się dopiero w rejestrze więźniów w warszawskim Mokotowie 28 lutego 1952 roku. W depozycie w Gdańsku pozostała po nim złota obrączka, gotówka w kwocie 1 zł 25 groszy i aż 123 książki oraz karton z notatkami i listami, które właśnie co dziwne nie zostały zabrane razem z więźniem, ani też wcześniej nie przesłane w ślad za nim. To daje pretekst do spekulacji, czy komuniści nie przetrzymywali go w innym miejscu, chcąc uzyskać informacje dotyczące skarbów przez niego zrabowanych oraz czy rzeczywiście został on stracony, a nie jak insynuują amatorzy teorii spiskowych, został przewieziony do Rosji, gdzie dożył wieku sędziwego. Cóż się dziwić, gdy nie ma ani jednego dokumentu dotyczącego wykonania wyroku, a sam akt zgonu został wydany wdowie dopiero na jej wniosek. Nie wiadomo, jak naprawdę zakończyło się życie byłego namiestnika III Rzeszy i co zeznał podczas niejawnych przesłuchań. W archiwach polskich nie znajdziemy nic, co mogłoby odpowiedzieć na pytanie, a strona rosyjska nie odpowiedziała polskim prokuratorom na wniosek o wgląd do swoich archiwów. Pewnie jeszcze przez wiele lat nie będziemy wiedzieli, czy Forstera spotkała zasłużona kara za zbrodnie i czy wyjawił Rosjanom, gdzie ukrył skarb.